To czy dobry, to się dopiero przekonamy, moi drodzy. Co to w ogóle miało być? No... pan podbiegł do mnie? Mieliście obronić tą świętą placówkę. No, Filip, ja wiem, że ty nie chcesz tam lecieć ze mną, więc mam dla ciebie, inne zadanie. Dobra, czy możecie usiąść, bo zanim jakbyście jeszcze słuchali dalej tego, co ten mięśniak gada, to byście... Nieważne. Mówisz o wszechmocnym? Tak, mówię o tej kupie mięsa. Dobra, wchodzimy, czy... Gdzie jest kamper? Cześć, Zito. O Boże święty, jak zwykle ucieka przed odpowiedzialnością. Chyba się boję tego dyrektora. Dobra, wchodźmy. A ja to się nie boję. Halo? Halo? No, proszę, proszę. To chyba nie oznacza nic dobrego w ogóle, bo bohaterowie już się zmyli wszyscy. No nie ma ich. Dzień proszę dobry, siadać, panie proszę, dyrektorze. Postoję. To się dopiero przekonamy, moi drodzy. Co to w ogóle miało być? No. Pan podbiegł do mnie? Mieliście obronić tą świętą placówkę. No, a mieliście obronić naszych uczniów. A co się stało? Tragedia. Liga zła wygrała, tak? Tak. Nie. Proszę, może to zrobimy inaczej. Proszę bardzo. Ja sobie tutaj was posłucham. Proszę usiąść. Postoję. Proszę pani, proszę sobie znaleźć krzesło, przynieść. Nie ma ja postoję. Nie ma postoję. Wszyscy siądą teraz i wytłumaczą mi, co zrobili źle. Ja sobie dokończę maila, bo muszę napisać do wszystkich, ale to wszystkich rodziców. Tylko, że oni de facto nie mają tu rodziców? No, część uczniów nie ma rodziców w tym świecie. Oni, ale niektórzy mają. Okej. Dobra, nie krzesła, nie mam na to czasu. W tym momencie, proszę bardzo, proszę mi powiedzieć, co pan zrobił źle? Co pan zrobił, dlaczego to wszystko nie wyszło? Może nie wyszło, bo finalnie przegoniliśmy wszystkie tych złych, tych tam demony, czy czym to było, i wypchnęliśmy wszystkie ze szkoły. Finalnie szkoła została obroniona, a jeden uczeń wylądował w szpitalu dlatego, że postanowił użyć swojej mocy wbrew naszym zakazom. To są wyraźny zakaz, a postanowił i tak użyć tej mocy i to przez to wylądało w szpitalu. A takie jeszcze jedno pytanie, po co ta mównica przed szkołą? Mównica jest z bardzo ważnego powodu. Jakiego? Otóż. Odwiedzi nas burmistrz. Ogłosi, że szkoła zostanie zamknięta. No to żem się spodziewał. I przybędzie Wielka Piątka. Zaraz kto? Rychłoczas, gdzie ja musiałem siebie poświęcić. Ten się transformował w jakiegoś Hellboya. Ta stała. I wróciła. To teraz ta cała Wielka Piątka ma wrócić? Jak już kończyliśmy wszystkie walki o szkołę, wypchnęliśmy pałownikę zła, która atakowała, połowa ich sił pewnie jest też w stanie takim, jak był Mati przez chwilę. I co? I dopiero teraz postanowili, że to jest ich odpowiedni moment na przybycie, tak? Oni mają bardzo dużo zajęć, tak? Mają cały świat do ratowania. No dobra, może my nie jesteśmy wykwalifikowanymi bohaterami, ale kurde, no jakieś podstawy moralne... Pomoc, cokolwiek! Ale to, że tutaj się pojawiają problemy, to nie znaczy, że nareszcie świata nie ma. Nie musi... Czy oni wam, przepraszam bardzo, się wykłócali, że wy nie przyszliście im na pomoc, kiedy wy mieliście tutaj problem? Czy wezwali jakąkolwiek pomoc od naszej strony? Bo ja żadnego wyzwania nie dostałem. A jakby wezwali, to zostawilibyście wszystko tutaj. To wszystko z tymi demonami, tak? I poszlibyście im pomóc? Tak, bo znam natychmiastową transportację? Teleportację? Panie dyrektorze, ale tutaj... będąc w trakcie walki. To nie ma żadnego sensu. A co oni mieli? Co, złapać jakiegoś zajączka?
Wydaje mi się, że skoncentrowany atak Ligi Złoczyńców na szkołę jest chyba ważniejszy niż, nie wiem, gonienie jakiegoś pojedynczego przestępcy. Jakiegoś złodzieja w polebek. Dobrze. Pomyślmy logicznie może. Tak w ogóle to dzień dobry, bo się widzimy pierwszy raz. Nie podoba mi się ona. Ona chyba mnie nie lubi. Proszę pani, dzień dobry. Jestem dzień dyrektorem dobry. Tej wspaniałej placówki. Bardzo mi miło. Zauważyłam. Dobrze. Inaczej. Bardzo przepraszam, oczywiście. Zdenerwowałem się odrobinę, ale myślę, że nie bezpodstawnie oczywiście. Dobra. Wiemy jedno. Szkoła ma być zamknięta, tak? Mhm. Co robimy z dziećmi? Właśnie, z dziećmi. Bo w tej chwili cała klasa A, pół B i trochę C jest w jednym hotelu. Mhm. W którym nie mamy praktycznie żadnej opcji do dobrej obrony. I już pół hotelu rozwalili. Co? Co? Mhm. No nie. Kolejne koszta dla szkoły, kolejne koszta dla szkoły, dobrze. A przepraszam bardzo, a takie pytanie, ile zajmie naprawa tego wszystkiego? Myślę, że bardzo długo. Proszę poczekać. Boże świat. Pani Basiu. Pani Basiu, kot czerwony. Czy w ogóle czy wy kiedyś widzieliście tą panią Basię? Ja się też. A nie widziałem. Niestety nie mamy innego wyboru, musimy. Żyć z piwnicy. Może. Tak, a to jest podobno sekretarka jego. Tak, proszę wysłać mi wszystkie dokumenty potrzebne. Dziękuję. Jak usłyszeliście, musimy zainicjować kod czerwony. Jaki kod czerwony? Czy może mi pan wreszcie wytłumaczyć, co o te kody chodzi? Bo ja jestem prostym wojownikiem. Dobra, no może tak nie wyglądam, bo mam ciuchy z Gucci i z Suprema, ale. Kod czerwony, użyjemy. Użyjemy wyspy. Jakie kurde znów wyspy? A? Wszystkie rzeczy, które musicie wiedzieć, dostaniecie od pani Basi przy wyjściu. To znaczy, jakie nie rzeczy? Dostaniecie. Jakie no i nie rzeczy? Zobaczycie. Jakie dokumenty? Wszystkie dokumenty jakie? Potrzebne. Ale dzieci mają zostać przetransportowane na wyspę treningową. Jak? Na wyspie treningowej będą bezpieczne. To jest wyspa, która jest specjalnie przygotowana na używanie umiejętności, tak? I my się dopiero teraz dowiadujemy? Dlatego, że jeszcze była w fazie testów, ale najwidoczniej, no niestety przez naszą własną niekompetencję nie mamy możliwości podjęcia innej decyzji. Czyli chce pan powiedzieć, że my mamy wziąć dzieciaki na wyspę, która jest hen daleko, nie ma... A kto się zajmie ligą zła? Niech mi pan nawet nie mówi, że Wielka Piątka. Bo coś nie wierzę. No jak na razie przez kilka lat sobie nie dawali z nim rady, aby w pierwszej poważnej walce z nimi... To może w końcu przestalibyście się kłócić między sobą i porozmawiali razem i się dowiedzieli, jak trzeba ich pokonać. No przepraszam bardzo, jedynie kogo znam z tej ligi to jest tylko... Jola. A po drugie, jak ona przeszła przez tą ochronę? Właśnie. Czy ogółem była taka uczennica jak Sugi? Sugi to była nasza uczennica, nie chodziła przez długi okres czasu i później się pojawiła. Była bardzo zdolną uczennicą, więc uznaliśmy, że nie ma przyjmiemy super. Ją. Aha. Super. Jola. Tak? To przepraszam bardzo, ja jestem dyrektorem tej placówki. To wy macie kontakt ze wszystkimi dziećmi 24/7 prawie. No nie, bo mamy własne obowiązki. Własne obowiązki, ale uczycie te dzieciaki. No przepraszam bardzo. Odejmij od tego 10 jeszcze godzin dziennie na sen i o własne życie i w ogóle. Plus jeszcze walka z... Boże święty, jeszcze demony. Wiem o tych demonach. No tak. Dobrze, nieważne. Proszę przygotować wszystkich... Do, prawda, wylotu. A ile mamy czasu? Pani Basiu, proszę przygotować wszystkie dokumenty, jeżeli chodzi o transport. W ogóle kiedyś poznamy tą panią Basię? Tak, potrzebujemy na zaraz, na jutro, na wczoraj.
Dokładnie. Dziękuję, pani Basiu, dziękuję. I kawusie bym jakoś... Pani sobie zrobiła i mnie nie zapytała, tak? Pani Basiu, proszę przynieść mi kawę. Dobrze. Pani Basia wszystko dopilnuje. Loty będą, będą loty, nie ma problemu, polecą, będą się świetnie bawić na tych wakacjach. Powiedzmy, że to będzie taki summer camp, tak? Już to widzę. Dobra, coś jest? Super, nauczą się wielu rzeczy i sprawdzimy przy tym ich prawda umiejętności. Ze względu na to, że na tej wyspie mogą używać swoich umiejętności do woli, nie musimy się martwić o zniszczenia. Ze względu na to, że cała wyspa jest nasza, my za nią odpowiadamy. Jeżeli, powiedzmy, nagle zniknie, nic się nie stanie. Brakuje tylko mi drugiego Sajana, żeby tak się stało. Dobra. Brakuje, żeby na tej wyspie wulkanu było jeszcze. Wulkan był jeszcze. O Boże, nie, nic nie jest wulkanu. Jest. Super! Nie mają ograniczeń na używanie mocy na wyspie, na której jest wulkan, tak? Przepraszam bardzo, przypominam, że mamy człowieka, który jest pół ciepły, pół zimny i jeszcze jakiegoś dzieciaka, który używa piasku! Dobrze, a ja pragnę tylko przypomnieć, że zawód bohatera równa się również z... Ile razy mam powtarzać, nie jestem bohaterem! A co robi ta szkoła? Czego uczy? Bohaterów, jestem wojownikiem! Dobrze, właśnie, uczy bohaterów, więc jak będą na wyspie, gdzie jest wulkan, to będzie bardzo dobrze, ponieważ... Mniejsza wulkan już! Bohaterowie muszą również umieć radzić sobie z katastrofami naturalnymi. Tak? Boże, święty, Mam nadzieję, że ta wyspa ma jakąśkolwiek ochronę, nie wiem. Ależ oczywiście, około. Że ma wszystko będzie przygotowane, tylko najpierw nasz konserwator tam pójdzie i sprawdzi, czy wszystko na pewno działa. Dobrze, tam jadę. Świetnie. Leci pani. Nie lecę. Proszę rzeczywiście, pana. Nie jedzie pani, leci pani. Ja lecę to do nieba, przepraszam, do piekła na wojnę. Także. Nie wiem. Przepraszam bardzo, których nauczycieli mamy wolnych na tą całą wyprawę? Tylko chyba mnie i Vivi. No dobrze. Dobra, kogoś skołuję. Mam trochę znajomości jeszcze. Mam nadzieję. A tutaj. Ja jeszcze porozmawiam, może ktoś z Wielkiej Piątki? O nie, ja ich nie chcę widzieć na tej wyspie, bo jeszcze przyjdą ci z Ligi Złoczyńców i będę miał potąd roboty. To jeżeli przyjdą ludzie z Ligi Złoczyńców, to wtedy będziecie mieli dodatkowe ręce do pomocy. O Boże Święty, dobra, czy coś jeszcze? Tak, proszę podpisać tutaj te dokumenty. O Boże Święty, no proszę już. Dziękuję. Dobrze. A jaki mam, ile mam czasu, żeby dzieciaki przygotować? Jak na razie samoloty nie wylecą wcześniej niż za 24 godziny. Zaraz, mamy dzień, żeby ich przygotować? Na pewno nie wcześniej. Możemy później, ale najszybciej możemy za 24 godziny. Boże święty, dobra. Chodźmy, bo zaraz mnie dostanę. To wy znacie te dzieciaki, wiecie ile one będą miały się spakować. Dobra! Idziemy już. Tydzień im nie wystarczy, papa. Jezu Chryste, panie miły. Niech zejdzie do dyrektora! Boże święty, żebym zaraz do tego budynku nie wysadził. Dobra. Zrobiłam go. Może pan wysadzić? Mamy i tak remont. Ja piórko. O Boże. Dobra. Tak, zaraz. Zapewne Gustaw już jest na pewno w piekle. No mogę się założyć. Kamper, nie wiem gdzie wsiąkł. Filip. Będę musiała wszystkim latować znowu dupy. Świetnie. Filip, ja wiem, że ty nie chcesz tam lecieć ze mną, więc mam dla ciebie inne zadanie. Przeszukasz południe. Aha. Nie lecie ze mną? Może później dołączę. Jeżeli będę potrzebny, to zawsze możecie w sumie obydwoje zadzwonić i... Zamyślałem się, że przeszukamy to południe w poszukiwaniu smoczych kul. Tak, wyspę... Ja to przeszukam. Też coś słyszeliście? Co mi się wydawało? Nieważne. Zmieńmy miejsce, bo ten dyrektor może nas podsłuchiwać. Ja mówię tak. Mi się zdaje, że ta wyspa może mieć smoczą kulę.
Dobra, to czyli tak. Gustaw się zajmuje demonami, ty też tam musisz iść zapewne. Aha, znaczy tak, jak Jolo chce przejąć, zapewne, bo nie wyobrażam sobie inaczej, i chce przejąć władzę w piekle, ktoś musi ją powstrzymać, bądź skreśl, więc to, tak? A, już ciebie widzę, demonica Widma, już to widzę. Ha, ha, ha. Ostatnio, gdy poszłaś samemu do walki z Jolo, to to się za dobrze dlatego nie skończyło. Dlatego nie będę z nią walczyć. Ma, znaczy, to tak, w ogóle nie ma demokracji, to po pierwsze. To czyli w skrócie tak. Kamper nie wiem, gdzie jest, Gustaw jest w piekle chyba. Ty idziesz tam do niego, a ty idziesz nas szukać spoczej kuli, tak? Tak. Ty się podejrzewam, że Kamper też pójdzie pewnie do piekła, bo w końcu tam dostał jakieś tam przykazy od tego, o Boże święty. Anioł w piekle. A, dobra, wiecie co? A co z Zeusem? Chyba Zeusem. Właśnie! Zeus zniknął. Pamiętajcie, że Zeus teoretycznie też był sługą Dagona, co... Ale był pod jego kontrolą tylko. No właśnie, był pod jego kontrolą, ale pamiętaj, że teoretycznie też ale to nie miał jest... być jakieś... Dobra. Nie, dobra, dobra. Dobra, wiecie co, ja idę do dzieciaków. Wy, nie wiem, się przygotujcie, czy cokolwiek. No ja też pójdę, spakuję w sumie nasze rzeczy. Filip, uważaj na siebie. Dobrze, kochanie. Fuj, miły. Dobra, lecę do dzieciaków. Sam byś znalazł pijesz, papa. Słuchaj, miałeś córkę, więc nie da. Przepraszam bardzo, moja żona zginęła przez... Jola, moja córka... Nieważne. Wiemy. Na razie. Papa. Pa. Pa, pa. Dobra, idę do tych dzieciaków. Już w porządku. Pytacie dlaczego? Nie da się ich słuchać! Mati, co to rozwaliłeś? Mati. Dobra, gdzie jest reszta? Co ty zrobiłeś? O! Jest dziura w oknie! Gdzie oni polecieli? Przestraszyłem. Zbierasz kwiatki może? Oni polecieli przez okno? Powiedzcie to... A poza tym, co ty tutaj robisz? No to... Ja? A! Zszedłem? Tylko podczas oglądania. Dobra, ja czy możecie usiąść, bo zanim jakbyście jeszcze słuchali dalej tego, co ten mięśniak gada, to byście... Nieważne. Mówisz o wszechmocnym? Tak, mówię o tej kupie mięsa. Mati, chcę go poznać! A jakie ma mięśnie? Tylko wiecie o tym, że taka góra mięśni powoduje to, że jego szybkość jest mniejsza. Dobra, nieważne, będziecie to wiedzieć, jakby przyjdziemy tam, gdzie mamy przejść. No dobra. Rozmawiałem z dyrektorem. Niestety większość nauczycieli ma inne sprawy na głowie, więc ich nie będzie tam. Moi drodzy, macie dzień, żeby się przygotować i się spakować, bo wylatujemy na wyspę Akademii. Przecież my nie zdążymy przez jeden dzień. Co? Jeden dzień. To za mało. Jeden dzień? Gdzie wylatujemy? Na wyspę Akademii. Akademia ma własną wyspę treningową. Kiedy? Nie wiem, dowiedziałem się dzisiaj od dyrektora. Ale to jest... Będziecie mieli... O, wyspa, na której nikogo nie ma. Nie będzie Ligi Złoczyńców tak jak tutaj, bo mogą w każdej chwili was dorwać w tym miejscu. Mhm. Przypominam wam, że ja jeszcze nie jestem za bardzo zdolny do walki, ale silniejsza stan osób ma złamaną rękę. Ale tak on. A, no tak, ja... Zapomniałem. No. Więc macie dzień, żeby pobyć w tym mieście, zrobić poszczególne zakupy i następnego dnia wyruszamy na wyspę, gdzie spotkacie resztę swoich rówieśników i będziecie uczestniczyć w obozie letnim Akademii. Obóz letni. Walka będzie. Ej, ale skoro tam nie będzie ludzi, to oznacza, że będziemy mogli używać mocy? Tak, będziecie mogli używać mocy. Tak! A będzie tam dużo piasku? Będzie ciach. Soki, wyspa równa się piasek. Pomyśl trochę. Rusz czasem to. Nie będzie większość nauczycieli, będą jacyś tamtejsi. Nauczyciele. Tamtejsi?
No tak, tam jest jakaś... nauczyciele, myślałem, że coś tu bylcy. Nie, prawdopodobnie ze mną będzie tylko Zeus. Niestety Filip wyruszył na misję tak samo jak Windma, Camper i... O. I Gustaw. O. I nauczyciele będą z tobą, Mati, pomyśl o tym! I nauczyciele! No, będzie Vivi. Kto? O, no to Stasiek będzie zadowolony. No, zaraz, bo to jest Stasiek. Był. Ale to jest Stasiek. Zniknął. W sensie, jak my tutaj przychodziliśmy tego pierwszego dnia, co tam Witma nam wysłała adres, to wtedy był. Miał trafić do pokoju z Hokiem, rozwalili ten pokój. I później Hoku przyniósł się do mojego pokoju z Pixelem, a Stasiek został sam w pokoju, ale od następnego dnia nikt go nie widział. A, i od razu mówię, nie ma koadekacyjnych domków tam. Kurde! Przepraszam ale bardzo, że... ty masz fobię! Nie będzie domku z Ayumi? A ona dopiero co wróciła. Co? Idiota. Dłużej mu? Co? Zeus? Zeus! Hej, Zeus! Dzień dobry, uczniowie. Mati, co tu się odwala? Dlaczego są rozwalone mam okna? Mam nadzieję, że nie widziałeś Natka, który wyskakuje przez okno. Właśnie! Z oknami to dłuższa historia. Gdy idealnie weszłem, to wyleciał. Może zobaczymy, czy żyje? Zeus, po pierwsze lecimy na jakąś wyspę Akademii, po drugie przybyła tu Wielka Piątka, po trzecie zapewne Wielka Piątka pojawi się na tej wyspie, po czwarte reszta ma misję. Aha, dobra. Więc zostałem... wszystko będzie wspaniale. Jestem, spuśnienie! Aż, kłopie nie pokona! Czyli zostali tylko wychowawcy, z A, B i C w sumie. Ale wracając do Vivi, musi być. Tak, musi być, to jest twoja wychowawczyni! Czuję. Haku, zawsze w przyszłości może przenieść jeszcze... To jeden dzień! To ja idę się wyszaleć! Tak. Idziemy się wyszaleć? No dobra, chodź Zeus. Co? Coś powiedzieć. Niech ci będzie. Ja? Zeus. Pakowanie! Zeus. My nie tam bez podstawy idziemy na tą wyspę. Jak wiesz, Gustaw prawdopodobnie z Camperem i z Witmą są w piekle. No, może ten item dołączyć do nich. A, ty też? Tylko na sekundę. Spokojnie. Filip wyruszył poszukiwanie słonecznej kuli. No, dobra. Więc zostałem tylko ja i Vivi. No i ty. Przez jakiś czas. A, jeszcze będą jakiś jacyś... czas. A, jeszcze będą jacyś miejscowi nauczyciele stamtąd. I nie, wszystko będzie dobrze. I prawdopodobnie ta Wielka Piątka ma się też tam pojawić. Chłopie. Niech oni lepiej znajdą tą ligę złoczyńców, bo to będzie przekichane. A moi drodzy, jak chcecie zobaczyć, jak uczniowie przygotowują się do wylotu, zobaczcie koniecznie następny odcinek Natka oraz o innych osób, którzy nagrywają. Mam nadzieję, że wam się spodoba ich perspektywa, jak oni... Czemu Natek wyleciał? Z okna znów! Jak oni się przygotowują do swojej wyprawy na wakacyjną wyspę Akademii. Zeus, my też musimy się przygotować jakoś tam, bo... No trzeba jakoś, żeby oni... Ja tak nie pojadę w tym stroju. Ale nie no, spoko wyglądasz. Naprawdę. Jestem wojownikiem. Nie. No co, nie możesz... Nie mogę. Dobra, chodźmy. Spójrz na mnie. Chodźmy do akademika, zostało nam parę rzeczy do zabrania.